Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a w dzisiejszym odcinku z Eurotracka będzie trasa. No, niby trasa jak trasa, co tu takiego wyjątkowego? No, moi drodzy, może i częściowo wyjątkowe będzie to, że zabiorę Was w trasę po nowej, lepszej Polsce. Pokażę Wam, jak to wygląda po zainstalowaniu Promotha. Będziemy, moi drodzy, jechali sobie z Warszawy do Berlina, więc kurs bardzo krótki. I przyznam się szczerze, że po tej Polsce, która jest normalnie w DLC bez, no, dodatku, który właśnie zainstalowałem, bez promocja, to dla mnie ta jazda to po prostu byłaby chyba... Do dzieła. Nie wiem, jakąś katorgą, dosłownie mówiąc. Chyba byłaby to dla mnie jakaś katorga. Natomiast w momencie, kiedy mam tego promocja, kiedy ta Polska jest cała tak pięknie przerobiona, to aż jestem ciekaw i z wami zrobię pierwszy kurs po autostradzie A2, no bo praktycznie całą A2 będziemy musieli do Berlina dojechać. Zobaczymy, jak wygląda ta przerobiona granica, bo ta oryginalna z Eurotracka no zbyt ładna nie była, niestety. Także zobaczymy, jak to tam będzie. Bo ona mi tu każe zawracać. No dobra, no innego wyjścia nie ma. Zjedź trzecim zjazdem. To ja zrobię z tą Iwoną. No. Jedź, jedź, chłopie. Muzyczka jeszcze oczywiście by nam się, moi drodzy, jakaś w tle przydała. By nie zaszkodziło, żeby coś nam tutaj grało. Ja oczywiście dzisiaj wrzuciłem ten odcinek, słuchajcie, z tego promotca. Ale też testowałem, więc może jak już jest to pierwszy odcinek z testowania promotca, no to też warto o tym wspomnieć. No niestety, widzowie, już jest to sprawdzone w 100%. Musiałem to sam sprawdzić, bo to, że wiecie, ktoś napisze, to zawsze biorę pod uwagę, ale staram się sam to też sprawdzić. No i niestety, nie mając wszystkich DLC, promot nie będzie ci działał. Także niestety. Ale zobaczcie, jak pięknie wygląda Warszawa. Tam stoi jakaś Poczta Polska. Także naprawdę są piękne te firmy, to wszystko. No zobaczcie, gdzieś tam się chyba część lotniska nam wyłania. To pena, no bo tak mi się wydaje, że to może być od lotniska tam jakaś... Ja w prawo miałem jechać, tak się zapatrzyłem, że niestety z lewego pasa jadę w prawo. New Mobile, jakaś reklama, słuchajcie, realne firmy, realne reklamy. Także przepięknie. To jest nieważne tak naprawdę, co wieziemy, ważne w jakim otoczeniu będziemy to wszystko wieźli, widzowie. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Zobaczcie, piękne znaki, których no naprawdę jest też znacznie więcej pododawanych. Zjedź w prawo. Także zobaczymy, jak będzie wyglądał ten nasz tutaj... cała A2. No jedyne, co zauważyłem, no to niestety Poznań jako jedyne miasto chyba nie jest przerobione. Jest Warszawa, tam cały Śląsk jest fajnie przerobiony, no i generalnie całe Pomorze. Także jest pięknie, pięknie to zrobione, no ale jedynie Poznania nam tutaj brakuje. Na pewno koło Poznania będziemy przejeżdżali, no bo jedziemy A2. Dużo nowych jakichś też jest rodzajów naczep, no dużo się pozmieniało przez tego promotca właśnie. Ja będę starał się jechać jakoś tam w miarę naturalnie, nie przekraczając maksymalnie tej stówki. Pojedziemy sobie w miarę realistycznie. Jak widzicie, myślę, że po tym kursie to już spokojnie będziemy mieli wbite 70 tysięcy przebiegu na Volvo, a upominam wam, że taki miałem cel. Aby tym Volvo do końca stycznia zrobić 100 koła. I to myślę, że bez problemu. Nakręcę nawet może i trochę więcej. Że będzie już następny cel do podwojenia. Jestem ciekaw, kiedy mi się uda w tym Volvo wbić 500 000. Ale to też tak nie będę, wiecie, nim non-stop jeździł. Głopie, co ty tu stoisz na środku drogi? Nie będę, wiecie, tym Volvo też non-stop jeździł. Mam inne ciężarówki, które w końcu muszę wam pokazać, ale... Wybaczcie, że jeszcze tego nie zrobiłem. Po prostu ta mapa tego promotca jest tak fajnie zrobiona, mnie tak wciągnęła, że no nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Autostrady, te drogi, jak teraz... Nie, teraz już jest A2 podobno. Aha, już jesteśmy na A2, dobra. Zobaczcie, zostały dodane te ekrany dźwiękochłonne, chociaż tutaj ciekawe, czemu jeszcze przy Warszawie nie ma tych
tych słupków zielonych, odgradzających pasy przeciwne. No chyba, że przy Warszawie tego faktycznie nie ma, nie wiem. Wydawało mi się, że są już na całej długości. Ale mogę się mylić. Na pewno zobaczcie, jak jest piękny realizm, to już naprawdę no robi wrażenie. Zupełnie inaczej się tu jedzie. Pewnie jakiś Orlen zaraz będzie po prawej. Akurat jedziemy autostradą, ale gdybyśmy jechali też przez te miejscowości, pewnie jest Orlen, widzowie, jest Orlen. Gdybyśmy, słuchali, jechali przez te miejscowości różne, miasteczka mniejsze, większe, to byście zobaczyli, jak to naprawdę jest naprawdę fajnie zrobione, nie? Że tam przejazdy kolejowe, zresztą zabiorę was na niejedną taką trasę po drodze krajowej również, bo w sumie nie widzę jakiegoś tutaj wielkiej frajdy z jeżdżenia samą autostradą, natomiast zwiedzamy, po prostu zwiedzamy i dlatego tak się wypuściliśmy tutaj w taką trasę. Że jest to naprawdę fajnie zrobione, plus ten Śląsk, ale to będziemy, myślę, odcinki robili, tak mi się wydaje, że będziemy po prostu tematyczne robili odcinki, widzowie, jak będzie odcinek z jazdy krajówką, to taki wam pokażę wtedy w ramach tego zwiedzania. No jedź ty, baranie. Jak będzie na przykład coś o Śląsku, to będzie tematyczny. Także zobaczymy. Kolejne bramki stawiają, kurcze gałgany na autostradzie. Po co wy tu budujecie mi jakieś bramki? Nie potrzeba. Żadne bramki. Ten człowiek stawać musi co chwilę. Cholera. Co chwilę. Trzeba się zatrzymywać. O, zobaczcie, prawdziwe nazwy ciężarówek, znaczy firm, tak? Zobaczcie, naczepa tutaj z prawej strony, Schenker. Także fajnie, fajnie. Robi to naprawdę jakieś wrażenie. Co jedynie, słuchajcie, bo od razu wam odpowiem, to będziecie widzieli w praktyce. Ja w tym odcinku o promocji mówiłem, że mam wrażenie, że troszeczkę graficznie się popsuło. Bo mam takie wrażenie, że te ciężarówki, czy osobówki jadące nawet i z naprzeciwka, są jakieś takie bardziej rozmazane, jakby ich ostrość jest słabsza. I tu podkreślam, mam wszystko na ultra ustawione. W tym promocie też, jak ten plik pobierałem, też na ultra było. Więc no troszkę się dziwię, czemu tak. Mam wrażenie, troszeczkę grafika siadła. Ale to takie moje dziwne wrażenie. Gościu, nie wyjeżdżaj mi. Nie wolno. No i zobaczcie, prawdziwa autostrada, prawdziwe zjazdy są, tak, a nie jak było to w oryginalnej wersji, że jeden pas na wprost. O, mamy te zielone słupki oddzielające pasy ruchu. W tym momencie naprawdę, zobaczcie, jak to jest realistycznie. Są faktycznie przy A2 często jakieś firmy, czasami są pola, czasami są firmy, ale jest to faktycznie realistycznie. Jest też ten taki płot zrobiony, żeby zwierzęta nie wbiegały na drogę. Także jest realizm zachowany z pewnością. Dużo dodanych jakichś właśnie bajerów, dodatków. Może zaraz będzie... No jedź, gościu. Zaraz może będziemy widzieli inspekcję transportu drogowego, co też naprawdę robi wrażenie, słuchajcie, na drodze mijać krokodylków. Chociaż powiem wam, że oni są chyba tak na zasadzie pic na wodę fotomontaż. Bo nie zauważyłem, żeby te krokodylki faktycznie dawały mandaty, jak przy nich się prędkość przekracza, czy coś. Także nic takiego mi się nie udało zauważyć. To będzie w ogóle, wiecie, bardzo, bardzo krótki kurs. Z Warszawy do Berlina. Aż mnie kusi, żeby bez szlabanu przejechać, bez opłaty. Będzie bardzo krótki kurs, ale nie będziemy szaleć, bo ten szlaban, słuchajcie, szlaban potrafi być bardzo w Eurotracku niebezpieczny, naprawdę. Zderzenie ze szlaban, nic chyba tak nie uszkadza ciężarówki jak szlaban. To też musicie się z tym liczyć, nie? Także naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione, jest dużo oznaczeń, dodanych nowych miast. Dlatego wybrałem się w pierwszą podróż taką razem z wami, żeby zobaczyć, jak wygląda ta granica polsko-niemiecka, która no w oryginalnej wersji Eurotracka no była mocno spieprzona i na pewno tak nie wygląda.
No a tutaj ciekaw jestem, jak to będzie tutaj wyglądało. Promot się. I oczywiście po Land Rebuilding, no bo to mam oba, tak? W tym przypadku akurat przejście graniczne po Land Rebuilding głównie robi. Zobaczcie, też takie bardziej realistyczne są roboty drogowe, że faktycznie te sprzęty tam stoją takie bardziej, no bym powiedział, prawdziwe. Dobra, już nie będziemy lewego pasa blokowali. Także naprawdę rewelacja. No nic, popatrzcie sobie chwilę na trasę. Jak się nie będę ciągle odzywał, to też się nic nie stanie, nikt się nie pogniewa. Lecimy, moi drodzy, z Warszawy do Berlina. Tak sobie kulturalnie, prawie że stówką. Bez jakiegoś zapieprzania. Jakieś krowy, słuchajcie. Nie, naprawdę dużo też... Trzeba przyznać, że dużo zieleni dodali. Naprawdę wygląda to... super, nie? Bardziej realistycznie. Na pewno te słupki dzielające pasy autostrady, no ktoś, a dobra, jeszcze go weźmiemy. Ktoś naprawdę włożył w to sporo pracy. Czyli tu się zbliżamy do Łodzi, bo pamiętam, że przy Łodzi takie są dwa przejścia dla zwierząt. No oczywiście tutaj mamy skalowalność, więc to jest, one są tu znacznie bliżej niż realu. O, tam słuchajcie, prawie już nie będę wam pokazywał, bo się jeszcze ktoś przydzwonię. Słuchajcie, tam jakaś realna maszyna pracowała, drewno ładowała na ciężarówkę, czy tam gdzie. Także, no... Wiecie, nie jest to takie wszystko tylko na zasadzie statystycznej, tak, że jest, bo jest, tylko że faktycznie jest ten realizm nadany, nie? Płoty właśnie oddzielające, żeby zwierzęta nie wbiegały, także jest to mega. Nawet taki Orlen, słuchajcie, przy drodze potrafi cieszyć. O, pierwsza policja normalna mnie minęła, bo czasami niestety... czasami, słuchajcie, zdarzy się... niestety, tak czasami się zdarzy, ale to raczej w jakichś mniejszych miejscowościach, w którym no policja i ich radiowóz to nie ma nic wspólnego z polską policją. Chyba gdzieś to było w Gdańsku albo w Gdyni, pamiętam, gdzieś tam policja jakaś stała, która ewidentnie wyglądała na rumuńską. Tam, wiecie, z jakiegoś kraju takiego bałtyckiego, nie? Znaczy bałkańskiego, sorry. Bałkańskiego, także... Teraz naprawdę daje to klimat. Wiecie, sama jazda autostradą aż tak wiadomo, że nie... No nie kręci, tak? No bo tutaj może i tak można trochę popodziwiać, ale na pewno będę chciał was... w jakieś trasy po krajowych drogach zabrać, po to też, żeby razem z wami eksplorować tą mapę, żeby na żółto mi się ładnie zaznaczało. Bo jak wam pokazywałem, po instalacji tego promota doszło mi tyle, słuchajcie, dróg, że jak miałem już 30% miałem odkrytej mapy, tak po instalacji promota mi to spadło na... A teraz mam 12%, bo to tak się wahało. Dobra, wyprzedzamy, gościu Hamut. Nie będę się tu wlókł 80-ką. Także dużo, dużo fajnych zmian. Zobaczcie, w ogóle też realizm został nadany, że jednak te, powiedzmy, przerwy, tak, ten pas zieleni między dwoma przeciwnymi kierunkami ruchu jest szerszy, nie, niż normalnie w Eurotracku. Jest to takie bardziej prawdziwe. Także super. Znowu bramki, znowu bulić kasę, kurczę, ach. Tylko płać i płać, a robić to nie ma komu, jak mówił Ferdek. Akurat nam się wieczór zbliża, ale i tak dojedziemy, zanim się ściemni, mam nadzieję, trochę depnę. Żeby po ciemku was nie przewozić, będziemy starali się jednak na odcinkach nocy nie jeździć, chociaż wam powiem, że niektóre miejscówki
nawet tu na autostradzie po zmianach w nocy bardzo fajnie oddają, bardzo fajnie wyglądają, dlatego że no widać, jak te latarnie się świecą, nie? Bo w niektórych miejscach na autostradzie faktycznie zostały pododawane latarnie, tak jak one mają miejsce w świecie realnym. Naprawdę super. Zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione, no naprawdę robi wrażenie, więc jakby wiecie, jestem w stanie przymknąć oko, że ta grafika jest trochę gorsza, w sensie, że nie wiem, samochody mi się później pojawiają, czy obiekty, bo też rozumiem, że ktoś musiał to zoptymalizować, żeby no to wszystko działało i nie lagowało, nie? Także no tutaj wiecie, no to zawsze wszystko ma plusy i minusy, nie? Przy takiej tutaj, wiecie, grafice, to i tak dobrze to działa, nie? W ogóle dziwię się, że między autostradami nie ma, między dwoma pasami autostrady można tak sobie, o, przejechać i zawrócić. Dziwię się, jakiś błąd musi być widocznie. O, jakieś pierwsze roboty drogowe na naszym pasie? No za dużo to tu nie robią, raczej poustawiali tylko znaki. Nie widziałem, żeby coś tam pracowali. Tutaj chyba ten zjazd do Poznania nie będzie poprawiony, bo Poznań sam w sobie nie jest w ogóle poprawiony. A szkoda, bo na przykład jadąc przez Śląsk widzisz, jakie masz zjazdy, nazwy tych zjazdów, tak jak w świecie realnym. I to tak fajnie wygląda, więc na pewno jadąc autostradą na przykład A2 fajnie by było też, no wiecie, chociaż widzieć te zjazdy, już sam Poznań jako miasto, już tam pal licho, czy jest robiony, czy nie. Ale bardziej bym się cieszył tych zjazdów. O, są inspekcja transportu drogowego. Jest, stoi na bramkach. A ciekawe, czy oni też płacą za przejazd przez bramki. Jadą, zobaczcie, jak ładnie zrobili ten samochód krokodylkom. Pięknie, może go dogonimy, to zobaczycie. Ale to chyba jest bardziej w tym dodatku. Właśnie nie umiem namierzyć, z czego wzięły się te krokodylki. Czy wzięły się z Holland Rebuilding, w co wątpię, czy wzięły się raczej z Promoca, a być może właśnie z wersji Promoca z tymi od naczep, nie? Jest ta wersja cała z nazwami firm i wydaje mi się, że stąd się one wzięły. Znaczy one, te krokodylki, ci wiecie, ta inspekcja transportu drogowego. Wydaje mi się, że stąd się wzięli. To jakaś ogromna elektrownia. Także jest naprawdę mega, nie? Dużo po prostu poddawanych jakichś obiektów, które, no, których wcześniej nie było. Wiatraki w tle, wiadomo, zachodzące słońce to też robi swój klimat. Akurat taka pora nam przypadła na trasę. To znowu bramki? Nie wierzę. Nie, chyba nie. Nawet nie wiem, gdzie jesteśmy. Chyba do Poznania jeszcze nie dojechaliśmy. Może już? O, zobaczcie, McDonald's z jednej, z drugiej strony. Jakiś Shell chyba, tak? Naprawdę, widzowie, no robi to wrażenie niesamowite. Przyjrzyjcie się, zobaczcie, jak to jest ładnie. Nie, także... Także mega. Będę wam co jakiś czas pokazywał, też dzięki temu zrobię może miniaturkę do filmu. Aż się na 107, słuchajcie, rozpędziłem. Zamiast na licznik patrzeć, to gonię tych krokodylków, kurczę, żeby wam pokazać. Ale grzeją ostro i ciężko ich dogonić. A, czyli już przejechaliśmy Poznań, bo tu już jest na Gorzów i na Zieloną Górę, dobra. Czyli Poznań już przejechaliśmy. Widzieliście, nawet nie zwróciłem uwagi specjalnie. Ale zobaczcie, jak to jest zrobione. Te zjazdy są poprawione, gdzie... No, krokodylki nam na prawo uciekają. Może jeszcze wam zdążę ich pokazać. Patrzcie, jakie ładne krokodylki. O, 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 tam jadą sobie. No, za wiele wam nie pokażę, bo zaraz pewnie znając życie w coś przydzwonię, nie? Ja zawsze, widzowie, jak zmieniam kamery i się skupiam na czymś innym, to potem niestety muszę w coś przydzwonić. Dopóki jadę w środku, jest wszystko dobrze, nie? Ale jak za dużo kombinuję z kamerami, zawsze w coś przydzwonię. No ale muszę wam
pokazać te przepiękne widoki. Już tutaj akurat. No chyba tam jest właśnie za Poznaniem, jak jest Zielona Góra, to już zbliżamy się do granicy powoli. Pewnie okolice Sulechowa i tak dalej, to tam są takie faktycznie. Zobaczcie, te prawdziwe takie płoty, tak? Chociaż znowu tutaj nie ma między dwoma pasami tego... tych słupków i nie wiem, zastanawiam się. Ale widać, że to jest przebudowane. Widać też po jakości tej drogi, nie? Ta autostrada wygląda jak naprawdę autostrada. Fakt, że ja mam, słuchajcie, tego moda, który... poprawia jakość asfaltu. Będziecie pewnie wiedzieli, o jakiego moda chodzi. Że po prostu piękne tekstury asfaltu są. On na pewno też robi robotę. No i chyba do granicy właśnie dojechaliśmy. Tylko tu jeszcze stacja benzynowa jakaś powinna być. A nie, najpierw są bramki, później jest granica. Okej. Okay. Czyli zaraz do Świetka dojeżdżamy. Okej. Okay. I zobaczcie, te latarnie, które faktycznie świecą, tak? Tego przecież no, w oryginalnej wersji Eurotrucka nie było, więc może dobrze, że tak się ściemnia trochę, to też... też zobaczycie więcej tego realizmu, nie? I właściwie to będzie moja pierwsza trasa na promocję poza granicę Polski, bo jak zainstalowałem, słuchajcie, promocja, tak się zachwyciłem tą Polską, starałem się odkrywać te różne miejscowości w Polsce. Robiłem sporo kursów po Polsce i to jest moja pierwsza trasa poza granicę Polski, więc zobaczymy też, jak sama granica się prezentuje, ale chłopie mi tym autobusem nie... A, w nosie mamy ten zakaz. Tym autobusem mi nie zasłaniaj, bo my jesteśmy ciekawi, jak będzie granica wyglądała. Bo tamta jednak była troszkę skopana, a tutaj podobno są te granice w tym Polantre Building jakoś fajnie zrobione. Ale 30 na godzinę? Serio? Ale w życiu tak nie jest. No jak, widzowie? Tam było 50, teraz tu jest 30? Oni skopali jeszcze bardziej, no jak? Jakie 30 na godzinę? Nie no, z tym 30 na godzinę to kogoś pogrzało ostro. O, tam krokodylki stoją. Nawet mogę wam pokazać, bo ten się tak mi tu wlecze, że... Patrzcie, widzowie, krokodylki. No za wiele nie widzicie. Krokodylku. O, zobaczcie, jak ładnie latarnie świecą. Nie? Jaki to jest realizm w tym momencie. Gdzie, z tego co pamiętam, to w oryginale chyba tutaj latarni nie było. Wiecie, mogę się coś mylić, mogę coś po prostu źle kojarzyć, nie? I teraz jak wjedziemy na granicę Niemiec, uwaga, chyba teraz, nie wiem w którym momencie, ale powinno nam się też pokazać na... Powinno nam się pokazać, że do Niemiec wjechaliśmy. Zobaczcie w ogóle, ile tablic jest różnych dodanych. Jestem ciekaw, na ile Niemcy są tutaj wymienione. Zaraz przekonamy. I na pewno w następnych odcinkach będą trasy po Polsce, po krajówkach. Powiem wam szczerze, to mi jakąś większą frajdę sprawia. Nawet jeśli człowiek się bardziej tam wlecze, te 70, to jazda krajowymi trasami mi sprawia większą frajdę niż tak ciągle autostradami. Jakoś to wiecie, te autostrady, no... Teraz na przykład to dla mnie żadna frajda, że całą trasę praktycznie przejechałem autostradą, nie? Jedź tą Landarą, no już bez przesady. 80 to już byś mógł jechać chociaż 90, chłopie. Fajnego mana masz. Nie, to jest DAF akurat. No, ale też fajny. Już mi się wydaje, słuchajcie, że coś tu jest przerobione. Bo tą trasą często, wiecie, nawet w konwojach jeździliśmy i chyba tak ładnie... A,
mnie właśnie przeróbki właśnie się kończą tym, że zawsze w coś przydzwonię. Chyba tak ładnie ten wjazd nie był zrobiony. Mogę się mylić, no niby tu jechałem, bo jest na żółto, ale wiecie, no, dużo się też i pokasowało. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobrze, Iwoneczko, moja kochana, wspaniała Iwonko. Nie ma problemu, zjeżdżam w prawo. O, zaczynają się nam gwiazdy pojawiać. I z tego powodu, widzowie, powiem wam szczerze, z tego powodu wywaliłem moda z realistycznymi światłami drogowymi, bo tak naprawdę może i one były troszkę poprawione, natomiast psuły cały klimat z tym niebem i w ogóle o wiele ciemniej było. O, Berlin, widzicie? Pojawiło nam się, że do miasta jeszcze. Także zawsze jakiś herb, logo danego miasta nam się pokazuje. Naprawdę jest to zrobione kapitalnie, nie? Przez taki tunel na 100% widzowie nie jechałem w Niemczech do Berlina. No może nie jechałem tą drogą, ale już wiecie, nie chcę naprawdę w błąd wprowadzać, ale wydaje mi się, że czegoś takiej drogi to ja w ogóle nie miałem. Czekajcie, na razie normalnie mam jechać, ok, bo ja tutaj patrzę na wszystko dookoła i zaraz zapomnę, gdzie mam skręcić. Także na pewno wjazd do Berlina taki ładny nie był. Zobaczcie, tutaj te budynki. Nie, no to oni musieli to przerobić właśnie w tym promocie. Pięknie to jest zrobione, wow. W tym momencie, słuchajcie, ta jazda tą ciężarówką zaczyna sprawiać... Tak, lewej. Lewej? Iwona? Iwona, bo jak ty mnie okłamiesz, dziewczyno... To jest lewa strona. No dobra. Okej, lewej to lewej. Tam jakbym zjechał, to bym chyba też wjechał z powrotem, ale... Pewien to ja nie jestem na 100%. Ta Iwona, to wiecie, czasem ma kaprysy. A następnie zjedź w prawo. Właśnie, bo też GPS czasami głupieje. To jest prawda. Zjedź w prawo. I tu nie ma, wiecie... czasami po prostu GPS może głupieć, jak są przerabiane przez promocja te trasy, szczególnie pod firmą, i tu musicie zwrócić uwagę na to. Już jadę zgodnie, wiecie, z przepisami, w miarę realistycznie, także się grzecznie, kulturalnie zatrzymałem, żeby widz potem nie pisał, że ja szalony jestem. Wiecie, że czasem sobie na konwojach robimy bekę i... Nie wiem, po czerwonych światłach jeździmy czy coś, to... Wiecie, gdzie są żarty, tam są żarty, no ale jak już robimy normalną jazdę, no to... Dobrze wiemy, każdy z was to dobrze wie, że te trasy... można by... Jakbyśmy jeździli totalnie jak szaleńcy, można by dwa razy szybciej przejechać. Tylko czy to dałoby... Nie wiem, napiszcie wy w komentarzach, jestem ciekaw waszego zdania, czy wam by to sprawiło frajdę, że... Bo ja rozumiem jeszcze realistycznie... Jakoś, wiecie, depnąć i przyspieszyć to spoko. No i widzicie? I teraz tak. No i tu nas Iwona głupi z GPS-em, a teraz ja sam muszę się domyślić, gdzie mam ten towar zostawić, a tam wjazdu nie było. Więc mogę się domyślić, że tędy muszę jechać. Także to jest niestety troszeczkę przy promocji minus, że... Musisz kombinować, nie jesteś do końca pewien, nie? Przypuszczam, że gdzieś tu. Bo tu nie ma wjazdu żadnego. Tu jest, dobra, widzicie? Jest, mamy. Tak musiałem właśnie kombinować. I to niestety tak wygląda przy promocie. No ale z drugiej strony, wiecie, no... Prawdziwy kierowca ciężarówki też nie dostaje takich namiarów. Wiecie, na 100% go GPS nie zaprowadzi i musi też sam kombinować, więc... No dobra, to jesteśmy na miejscu, już tamtym parkowaniem nie będę wam tutaj gitary zawracał, także dziękuję za oglądanie, było mi bardzo miło, że chcieliście ze mną spędzić czas. Jak dotrwałeś do końca, to napisz ciężarówka, będę wiedział, że do końca, drogi widzu, zostałeś, i będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę oraz komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo miło zapewne. Aha, tutaj już widzę dalej, jest jakaś pusta strefa. No dobra,
Także ja sobie parkuję z wami się, moi drodzy. W takim razie żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy już trasę robili po Polsce. Trzymaj się, cześć!